Cześć. Nie wziąłem sobie dzisiaj aparatu, bo chciałem tylko tak połazić, poeksplorować rzekę Gilówkę, która jest lewym dopływem Bukowej. Znajduje się ona bardzo niedaleko Stalowej Woli, więc w zasadzie to dziwne, że tej rzeki nie znam. Tutaj za moimi plecami widzicie ujściowy odcinek Gilówki. Niesie całkiem sporo wody. Tutaj oczywiście Bukowa. Kolor wody w Bukowej jaśniejszy, wskazuje na to, że więcej zawiesiny ta rzeka niesie. I w sumie nie miałem w planie nagrywać filmu, dlatego nie brałem aparatu, ale przyszedłem tutaj, żeby przejść Gilówkę od ujścia w górę, zobaczyć, czy są na niej jakieś sztuczne bariery, a po pierwsze sprawdzić, czy jest bobrowa tama, która była dokładnie w tym miejscu. Tutaj był pień, którego resztkę widzicie tam w wodzie, kawał pnia naprawdę, i na tym pniu oparta była tama. Mam nadzieję, że mam jakieś zdjęcie tej tamy z czasu, kiedy robiłem swoją magisterkę i spływałem Bukową. Zatrzymałem się kajakiem w tym miejscu i zobaczyłem, że przy samym ujściu Gilówki jest wielka bobrowa tama. No i właśnie, to jest to, o czym wielokrotnie wam opowiadałem, kiedy opowiadałem o fragmentacji rzek, o sztucznych barierach i o tym, jaka jest różnica między nimi a tamami bobrowymi. Kiedy ja tutaj byłem? W 2019 roku. No pod koniec, więc tak naprawdę 2 lata z kawałkiem. Czyli jak widzicie, przez 2 lata rzeka poradziła sobie z naturalną barierą w jej ujściowym odcinku. Ciężko mi powiedzieć, ile ta tama tutaj istniała, ale już spokojnie z powrotem ryby mogą do tej rzeki wpływać. Nie sądzę, żeby ktoś pomógł tutaj rozwalić się tej bobrowej tamie. Patrzcie, jaka wielka erozja boczna nastąpiła. Piękne podcięcie, którego tutaj chyba nie było. Myślę, że sytuacja wyglądała tak, że jak była tutaj spiętrzona woda przez tamę, to przy wezbraniu bardzo dużo przelewało się, szło bokiem i tak podmyło ten brzeg. No a w rezultacie też wezbrania tama się zniszczyła. Więc skoro już zacząłem nagrywać, no to pokażę wam dzisiaj trochę Gilówki. Będziecie ją odkrywać razem ze mną, bo jak mówiłem wcześniej, też mnie tutaj tak naprawdę nie było. Nigdy nie szedłem wzdłuż tej rzeki. Jest to jedno z niewielu miejsc w okolicach Stalowej, w którym no, czuję się jak odkrywca. Znaczy taki osobiste moje odkrycie. Jak widzicie, świeże ślady bobrów. W bardzo różnej formie. Jesteśmy wciąż niedaleko ujścia, przy takim ładnym zakolu. I tutaj patrzcie, jaki bobrowy ślisk. To jest miejsce, w którym bobry złażą, zjeżdżają do rzeki. Już pod w ogóle warstwą gleby. Co musiało być jakaś, nie wiem, może fragment nory, ale która aktualnie jest takim ślizgiem. Na pewno sprzyja erozji tego i tak podmywanego naturalnie przez rzekę brzegu, więc można się spodziewać, że będzie tutaj materiał wymywany intensywnie i to zakole będzie się w moją stronę rozciągało, przesuwało. Na przeciwległym brzegu odkłada się materiał, widzicie takie wypłycenie tam, odsypisko boczne. Oj, dla takich widoków chodzi się w zimę nad rzekę. Oczywiście nie tylko, ale musicie przyznać, że fantastycznie to wygląda. Wielkie sople lodu, tworzące taką w zasadzie lodową pokrywę pionową, zwisają z podcięcia, w którym musi też być wysięg, czy mławka. No w każdym razie bardzo mało wydajny wypływ wód podziemnych, oczywiście tych płytkich, tak zwanych wód gruntowych. Jak widzicie, no, nie widać tego może za dobrze, ale w podłożu tutaj mamy iły krakowieckie. No, taka typowa glina, która jest w całej Kotlinie Sandomierskiej przykryta piaskami fluwioglacjalnymi. No i jest to taki materiał, który jest bardzo słabo przepuszczalny dla wody w przeciwieństwie do piasku. Więc świetne tworzy warunki do powstawania różnego rodzaju mokradeł czy właśnie płynięcia rzek, które
Pewnie w innych warunkach geologicznych mogłyby mieć dużo mniejsze przepływy. Poza tym, żeby sobie połazić, moim celem jest też oczywiście kartowanie sztucznych barier, których mam nadzieję tutaj nie spotkać. No ale są takie przypadki, które przy wysokim stanie wody są bardzo nieoczywiste. Na przykład tutaj. Ciężko powiedzieć, co jest pod wodą. Czy jakaś kłoda? Czy betonowa, kamienna rampa? Próg? Zostawiam to. Raczej nie jest to sztuczna bariera, ale no, lepiej by było to robić przy niższym stanie wody. A wody płynie jak dla mnie zaskakująco dużo, no ale to koniec stycznia, więc wszędzie wody powinno być sporo. Całkiem ciekawa przyrodnicza dolina. Tutaj widzicie jakieś takie trzciny, tużyce. Dość wysoko ponad wodą. Tam gilówka, tutaj jakiś dopływ. Nie znam jego nazwy, być może bezimienny. Być może jakąś nazwę ma. I na dopływie znacznie mniejszym, który niesie troszeczkę wody. Tu jakaś stara bobrowa tamka. A tutaj poważniejsza, która wygląda też na świeższą. Jak widzicie, świetnie w takim małym dopływie wodę retencjonuje. O, tam całe takie mokradło. A dopływ jest znacznie mniejszy niż mogłem się spodziewać. To się kończy. I tak zaskakująco dużo w nim wody. Ale tutaj mamy taki zbiorniczek. Czy to jakieś stare, bardzo stare rzeczy? Ciężko powiedzieć. Tutaj też coś z niego wypływa. Fajnie. Świetne miejsce dla płazów. A nie, to nie stare rzeczy. No zresztą jestem zdecydowanie za wysoko. To po prostu jakieś zagłębienie terenu, gdzie została zbudowana wielka tama. I to jest właśnie ta tama. Przejdę po niej. Tama taka z drewna i z ziemi. No, kawał konstrukcji, naprawdę. Tu jakiś mnich. Czyli może to był stawik, który zaadaptowały sobie bobry. Zapchały mnicha i zbudowały tamę, która utrzymuje wysoki poziom wody. Och, a tu kalina. Pięknie wygląda. No, nie spodziewałem się, że pojadę w takie przypadkowe, w zasadzie nieznane mi wcześniej miejsce i będzie tutaj tak dużo fajnych, mokradłowych, ciekawych miejsc. A tutaj mamy taki przykład, na którym mogę pokazać, jak można na dwa sposoby rozwiązać jeden problem. Jak widzicie, jest tutaj podcięcie brzegowe i zaraz nad nim stoi słup z linią jakiegoś napięcia, pewnie niezbyt wysokiego. Z drugiej strony też bardzo blisko rzeki stoi, ale tam podcięcia nie ma. No i to można do tego podejść na dwa sposoby. Albo mądry i taki, żeby nie zrobić krzywdy przyrodzie i żeby coś zrobić raz na długi czas, albo głupi. Klasycznym sposobem rozwiązania tego problemu jest pewnie sposób głupi, czyli umocnienie tego brzegu. A mądrym sposobem będzie przesunięcie tego słupa kawałek dalej, parę metrów, wydłużenie linii. Myślę, że no, nie jest technicznie tutaj bardzo skomplikowane, a zabezpieczy na wiele lat taki słup przed wpadnięciem do wody, jak brzeg bardziej wyeroduje. Chociaż no, nie widać, żeby tutaj erozja postępowała jakoś specjalnie szybko. Ale różnie to bywa przy wezbraniach. Ładne olszynki nad rzeką. Miejscami woda odsłonięta, nasłoneczniona. Miejscami zadrzewiona. Dużo niestety nawłoci tutaj w dolinie. Typowe w Kotlinie Sandomierskiej. Wszędzie są wielkie nawłociowiska w miejscu łąk i pól uprawnych dawnych. Leszczyna. Jest też trochę martwego drewna w korycie. Są jakieś łaszki. Bardzo naturalna morfologia rzeki. Bardzo bogata siedliskowo. Niewątpliwie tutaj dla ryb
jest mnóstwo kryjówek, fajnych miejsc, w których mogą się rozmnażać i po prostu żyć, zdobywać pożywienie. Po szumie dochodzącym z nad rzeki spodziewałem się już, że będzie tu jakaś sztuczna bariera, ale nie, spójrzcie. Nie wiem, czy tam są resztki bobrowej tamy, czy jakiegoś innego naturalnego spiętrzenia. W każdym razie, jak widzicie, jakieś powalone drzewo, pnie, sosen. A tutaj następuje piękna erozja boczna. No, nie stanowi to bariery dla ryb. Mogą sobie opłynąć swobodnie. Pięknie widać tutaj postępujący proces inicjacji takiego zakola, inicjacji erozji bocznej. No i postępującą erozję lewego brzegu rzeki. Tak właśnie naturalnie rzeka sobie meandruje. A w erodowanym brzegu w podcięciu pokazują się żwiry. Jakby nie ta erozja, to pewnie byłby tutaj piaszczysty kawałek rzeki. A tak trafiła się wkładka żwirowa w tych piaskach polodowcowych. No i już mamy zaczątek jakiegoś fajnego siedliska. Na kajaku nie byłbym największym fanem tego miejsca, ale z perspektywy łażenia po brzegu i z perspektywy życia w rzece fantastyczne. Widzicie, świeża sprawa. Sosna, jeszcze nie opadły z niej wszystkie igły, wpadła do rzeki wraz z erozją prawego brzegu. Bardzo porządna kępa, czyli zadrzewiona wyspa. Jest też jakaś roślinność wodna, ale muszę przyznać, że bardzo mało roślin wodnych. Po 1,5 km w linii prostej od ujścia, czyli wzdłuż rzeki pewnie ze dwóch, pierwsze ścięte drzewa przy korycie, olsze czarne, olchy czarne i pierwsza bobrowa tama, która działa, istnieje. Chyba bobrowa tama. Może przewalone drzewo, w sumie jak podszedłem bliżej, to nie jestem pewien. No, przy tym stanie wody dla ryb z pewnością do przejścia. Ale trzeba pamiętać o tym, że w zimie ryby mają bardzo ograniczone możliwości. Jako zmiennocieplne organizmy zdecydowanie lepiej są w stanie skakać, przyspieszać w wodzie przy wyższych temperaturach niż przy niskich. Teraz raczej są mało aktywne. Nie podejmują wielkich wędrówek. No, więc tutaj część, pewnie te najmniejsze, przy niższym stanie wody zatrzymają się i nie popłyną wyżej. A te większe spokojnie sobie dadzą radę i popłyną. A ja też idę jeszcze wyżej, przynajmniej do najbliższej wsi. Tutaj kolejny dopływ, już trochę większy. Jego nazwy nie znam niestety. Nie ma tutaj zasięgu, w końcu to lasy janowskie, więc nie wiem, jak się nazywa. Niestety papierowej mapy też dzisiaj ze sobą nie wziąłem, więc przez nowociowisko już widzę, którędy przejdę przez ten dopływ. Przejdę bobrową tamą, która jest bardzo blisko, no ale to jakiś mały ciek, mała rzeczka. Właśnie na takich małych rzeczkach bobrowe tamy są znacznie bardziej popularne od sztucznych barier. I jest to jak najbardziej naturalna kolej rzeczy. Częściowo zlodzone koryto. Widać, że niewiele płynie wolno. Tutaj drzewa chyba zabezpieczone przez bobrami. Śmieszny sposób, ale może działa. No i tamka, która trochę wody tu retencjonuje na takim małym dopływie gilówki. O, ciekawe, czy przez nią przejdę. Tam dalej kolejna. Trochę za mokro chyba, jak na moje 10-letnie buty. Kolejna bobrowa tamka na tym dopływie. Wydaje się już bardziej możliwa do przejścia suchą stopą. Mam nadzieję, że mi się uda, bo tutaj buty są głodne. A tutaj, jak widzicie, piękne rozlewisko stworzone przez bobry. Mokradło. To jest naturalna retencja, jaką lubię najbardziej, czyli na małej rzeczce bobrowe rozlewisko. Piękne bagienko.
olchy tak jak należy. No nawódź niestety. Ciekawe, czy nawódź wyprze tu wszystko, czy coś jednak wyprze nawódź. Rozlewisko ciągnie się zaskakująco daleko. Tutaj już mamy sity i trzcinowisko nawet. Jakiś taki niewielki szuwar. No wygląda to świetnie. Widać, że wcześniej było tutaj zdecydowanie bardziej sucho. Drzewa, które wyrosły jeszcze na suchym, brzozy, sosenki, wymokły po prostu. Jak podniósł się poziom wód związany z budową pewnie tamy przez bobry, to te drzewa tutaj wypadły. Ale dzięki temu mamy otwarte, naturalne mokradło. A na zboczu wydmy jakaś taka mułaka rozwalona przez dziki. No, fajnie. O, zamarznięta. Patrzcie, jaki lód. Chyba przejdę po konarze. Woda cichutko szemrze. To powalone drzewo. Za plecami słyszę jakieś sikory, chyba ubogie. A tutaj znowu jakiś wypływ wód podziemnych niewielki. Jak widzicie, rdzawy kolor, związany pewnie z utlenianiem żelaza przy kontakcie z powietrzem, kiedy wody podziemne wypływają na powierzchnię. Naturalny proces jak najbardziej. I kolejne. Jakieś takie niewielkie rozcięcie erozyjne i wypływ wód podziemnych ledwo się sączy, ale bardzo mnie cieszy, że jest to okolica tak bogata w takie mokradłowe atrakcje. Można by tutaj spokojnie przeprowadzić kartowanie źródeł. O, z tego się sączy. Znowu rdzawy kolor. W kolejnym podobnym miejscu jest aż niepokojąco rudo. No i mamy most w Studzieńcu. Brzegi, jak widzicie, tutaj wykoszone na tym krótkim odcinku. Jak najbardziej zasadnie, bo światło pod mostem jest niewielkie. Niewielka przestrzeń dla wezbranej wody, więc tutaj rzeczywiście ważne, żeby nic nie blokowało przepływu. A ja no muszę się zdecydować, czy idę jeszcze dalej, czy wracam. Jest prawie 14, a ja w sumie nie znam krótszej drogi niż wzdłuż rzeki. Mam nadzieję, że coś się znajdzie, ale chyba na dzisiaj mi starczy. Nad Gilówkę na pewno jeszcze wrócę. Bardzo ładna rzeka, drożna dla ryb do tego momentu. Ciekawe, jak jest dalej. Bardzo chętnie dowiedziałbym się, co w niej żyje, ale to może w przyszłości. Wracając, natknąłem się na jeszcze jedno bobrowe rozlewisko na jakimś małym dopływie. Już zaraz przy domach. I bobrową tamę, imponującą naprawdę. Jest z nią sadzona rura, która miała zmniejszać poziom wody, jak widzicie, na bardzo niskim poziomie, ale wygląda na to, że bobry sobie z nią poradziły i zatkały, bo woda płynie tutaj boczkiem, a nie rurą. Piękne miejsce, no fajnie mieć takie pod domem. Ja bym rury tu nie wsadzał. Okazało się, że to cała kaskada bobrowych tam. No wspaniały przykład retencji wody w takiej mini dolince, gdzie pewnie ledwo coś ciurkało. To już miał być koniec filmu, ale przejdę jeszcze razem z wami tą kaskadę, bo i tak muszę gdzieś tam się dostać. Chyba po prostu wrócę nad rzekę i pójdę wzdłuż niej tak, jak przyszedłem. Patrzcie, tutaj pięterko. Widać tamę taką z ziemi, liści, gawędzi. Ładnie się to odznacza. Szkoda, że lód jest taki cienki. Bo straszny tu krzun, żeby iść dookoła. No dobra, przedarłem się przez jakieś krzaki, więc patrzcie na ciąg dalszej kaskady bobrowej. Między tamami oczywiście mokradła. Widać
roślinność taką zioroślową. Rośliny, które lubią podmokłe obszary. Więc już jakiś czas, kilkanaście lat, musi to tutaj tak wyglądać. Co? Fantastyczne miejsce. Tu kolejna tama. Oczywiście bokiem coś się sączy. Tutaj jakieś nieszczelności. Jak widzicie, finezyjny kształt. No całkiem wysokie te tamy. Każda po... No nie każda, ale tama ponad metr wysokości. Ta pierwsza miała ponad półtora. I jakie potężne olchy. No, takie miejsca to gotowe miejsce na rezerwat przyrody. Nic, tylko zgłaszać. Widać, jak następuje akumulacja materiału, nawet w tak małym cieku. Tutaj przy wejściu do kolejnego zbiornika stworzonego przez tamę, agradacja koryta. Choć ledwo tu można o jakimś korycie mówić. Pełno grzybów, porostów. Ups. No na wiosnę na pewno będzie tutaj mnóstwo życia. Bardzo jestem ciekawy tego miejsca na wiosnę. Leci dzięcioł czarny. Nie wiem gdzie dokładnie, ale było go doskonale słychać. Tymczasem kolejna tama. Kolejny zbiornik kolejnej tamy. Wow. Dzięcioł czarny sobie gdzieś przysiadł. Drze japę. A tutaj patrzcie, ile mamy wody. No nie widziałem nigdy ludzkiej konstrukcji, która by w tak złożony sposób retencjonowała wodę. Tu jest ta mała dolinka wykorzystana naprawdę fantastycznie przez bobry. Nie ma jednego wielkiego zbiornika z tamą, która by miała 15 metrów wysokości. Tylko co trochę są kolejne stopnie, dzięki czemu mamy takie piękne mokradło, pełne życia. Ols, czy też łęg olszowy. Siedlisko na pewno wielu płazów, ptaków. Jak widać, nie tylko. Sarny ślady. Kolejna tama. Kolejny zbiorniczek. Tutaj już niższa tama, z tego co widzę. No, ta przerwana, nie piętrzy wody. Pewnie kiedyś ją odbudują. Jak widać, materiału nie brakuje. I tu jeszcze jedna tama. No, no, no. Niesamowite. I w ten sposób wróciłem nad Gilówkę, w miejsce, w którym już prawie że byłem wcześniej, przy Mnichu. Tam kawałek dalej było go widać. Już nie będę tam szedł. Patrzcie, jakie piękne kępy tużyc. No aż takich wielkich kęp to chyba nie widziałem jeszcze. No dobra, to teraz już definitywnie koniec filmu, ale macie jeszcze taki widoczek na Starorzeczę Bukowej. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Już za tydzień następny.